Państwa, dzień dobry. Sprawa jest jasna. Ci, którzy nie wierzą w zamach, są po stronie Putina. Ja, jak widzicie, jestem po stronie zamachu. Wierzę, wiem, że był zamach. Znaczy wiem dopiero od wczoraj, ponieważ po 6 latach działalności komisji są wreszcie twarde dowody na to, że zamach był. A ja dzisiaj zamknę oczy i spróbuję na Waszych otwartych oczach, spróbuję się wczuć w samego przewodniczącego komisji, który dochodzi do prawdy. Witam Państwa w programie krawieckim pod tytułem Szyjemy dowody i dowodzimy szycia. Niech szyje dziewica i zawsze Maryja. Ma i zawsze ma twarz uśmiechniętą. Proszę Państwa, zaczniemy sobie od pierwszego wybuchu, prawda? I jak Państwo widzicie, od razu fajnie pojawiła nam się mgła, także fajnie. I mamy samolot, jak Państwo widzicie, który nie ma ogona i nie ma też silników. I dlatego w tym celu zrobimy sobie takie silniki. Tutaj mam 20 rubli, które już właściwie nic nie jest warte, więc z tego sobie zrobimy taki silnik odrzutowy, który, proszę Państwa, taki silnik odrzutowy to nic innego jak taka rura, która z jednej strony, prawda, wciąga, a z drugiej strony wyrzuca. Więc proszę Państwa, jeżeli coś by było na pasie, co ten silnik mógłby wciągnąć, to zawsze musimy to usunąć, żeby mieć odlot. I jeżeli, proszę Państwa, mamy już pas czysty, to wówczas z czystym sumieniem możemy zameldować wieży, że jesteśmy już na kursie i na ścieżce. Znaczy, jesteśmy na kursie i po ścieżce. Więc poproszę o prezentację. Pierwszym dowodem będą czarne skrzynki, które, jak Państwo widzicie, tutaj na załączonych obrazkach Rosjanom nawet się ich nie chciało pomalować na czarno. Drugim dowodem będą nasze czarne skrzynki, które nam się chciało pomalować na czarno, oraz trzecim dowodem będą zapisy z tych właśnie czarnych skrzynek. Więc zaczniemy od początku. Gazeta Wybiórcza twierdzi, że pilot o 8.14 powiedział, że odnosząc się do prognozy pogody, że nasze meteo jest zajebiste. Oczywiście, proszę Państwa, jest to ewidentne przekłamanie, jest to prowokacja, gdyż według naszych badań pilot o godzinie 8.14 nie powiedział, że nasze meteo jest zajebiste, tylko nasze metro jest zajebiste. Już wtedy była planowana druga nitka naszego zajebistego metra. Ewidentna manipulacja. Niby pilot powiedział 8.14, cytuję, to będzie makabra, nic nie będzie widać. Ta sugestia, proszę Państwa, to jest skandal. To jest absolutny skandal, to jest wypowiedzenie wojny logice, tak. Ponieważ na początku podobno stwierdził, że wyszła mgła. Skojarzcie Państwo fakty. Powiedział nawet, że będzie makabra. A na końcu powiedział, że nic nie będzie widać. No to wy mi odpowiedzcie, skoro wyszła mgła i, proszę Państwa, powiem Wam, że cała nasza podkomisja sześciolatków, komisja przez 6 lat, przepraszam, cała nasza komisja przez 6 lat ustaliła bezsprzecznie, że jak wychodzi mgła, to nie jest tak, że kompletnie nic nie widać, bo wtedy widać mgłę. Kolejny dowód. Podobno dowódca, jak byli na 20 metrach, zachęcał do lądowania. Miał powiedzieć o 8.40, miał powiedzieć, zmieścisz się, śmiało. Ta sugestia to jest, proszę Państwa, ewidentny skandal. To jest, proszę Państwa, ewidentny skandal. I to, proszę Państwa, jest kolejna... A nie, tak powiedział. Tu akurat wyszło, że faktycznie tak powiedział. To prawda. Ale pamiętajmy o tym, że zawsze należy patrzeć na konteksty. Konteksty są niezwykle ważne. A tutaj był kontekst taki, że przed lotem pilot dostał w prezencie taką koszulkę, takiego t-shirta z napisem lądowanie w Tbilisi, pamiętamy. Ten podkoszulek oczywiście jest materiałem dowodowym, on jest w naszym sejfie i zostanie wkrótce upubliczniony. I tutaj o tej 8.40 dowódca nie zachęcał do lądowania, tylko zachęcał do przymierzenia tego podkoszulka. I wtedy padły te słynne słowa, zmieścisz się, śmiało. Więc, proszę Państwa, zamach był bez cienia wątpliwości. Jak mnie spytacie, kto stoi za teorią, że to był zamach, odpowiem Wam bez zastanowienia, że za teorią o zamachu stoi Blatt. Blatt stoi, tak, Blatt, ten Blatt, który w dzisiejszej rekonstrukcji był pasem startowym. Był naszym pasem startowym i jak mi samolot jeszcze przed rekonstrukcją tutaj mi spadł, prawda, to ja schylając się nie zauważyłem tego Blatta. I po prostu zderzyłem się z tym Blattem i tak powstała ta teoria. Niech szyje dziewica i zawsze ma twarz
uśmiechniętą.